Dnia 30 października 2014 roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rożentalu spotkaliśmy się, żeby wprowadzić dzieci w świat fantazji. Zajęcia te miały na celu zapoznanie dzieci z tradycją Halloween. Jest to święto, które niegdyś nazywane było Nocą Czarów. W Szkole Czarownic czarownice wraz z uczniami przygotowały zupę dla wampirów, której składnikami były dary jesieni. Dzieci przypisały im różne straszne nazwy. To nie ma nazwy, co ta czarownica zapomniała podpisać. To jest listy. Dostało co jeszcze? O smoka. To tylko mamy dwa o smoka. Jest taki zapach do właśnie tej zupy. A, śmierci. Podejrzewam, że tamta dynia, tak wiecie, ma taki zapach. To tuj śmierci. No, ma pewnie rację. Tak, mam rację. Nie wiem, że zgasimy tą dynię. W końcu odbyły się długo wyczekiwane wyścigi i zabawy na miotle. Przekazujemy dalej. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały duszki z bananów. Proszę mówić, dobrze? Ja też. Nie, to też. Pół. Ej, bo już nie ma głowy. Ej, ja mam.